Witam Państwa, mówi Piotr Olkowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem omówić końcowy temat związany z edytorem sekwencji wideo, znaczy z podstawami tego edytora, to znaczy efekt, który nazywa się Speed Control. Speed Control jest to efekt, który pozwala zmieniać prędkość filmu. Mam tutaj w Blenderze taki mały film, który został wyrenderowany już bardzo dawno temu. Przedstawiam taką kulkę, która przesuwa się po paskowanej powierzchni, a ja na samym dole za pomocą stampu mam wyświetloną bieżącą klatkę, która odpowiada położeniu kulki. Taki film możemy wykorzystać łatwo do obserwacji tego, jak działa pasek o nazwie Speed Control. Dodatkowo w oknie edytora wideo mam teraz oś czasu wyświetlaną w klatkach. A więc jeżeli ustawię się na końcu filmu, tam gdzie już ostatnia klatka dosłownie znika, to widzę, że jest to setna klatka, a jednocześnie mam również ustawioną prędkość renderowania domyślną na 25 klatek. Oznacza to, że 100 klatek będzie się renderowało przez 4 sekundy, czy też będzie się wyświetlało przez 4 sekundy, no i tak w rzeczywistości jest. Tego typu film wyświetla się 4 sekundy, możecie zmierzyć sobie ze stoperem, a jeżeli ktoś nie ma stopera, może wcisnąć Ctrl T, aby wyświetlić sobie czas na osi czasu bezpośrednio w edytorze sekwencji wideo. I teraz widać, że na samym końcu filmu są 4 sekundy. Tutaj trzeba być świadomym tego, że Blender jest zorientowany jednak mimo wszystko na klatki, nie na sekundy. To dlatego, jeżeli zmienię na przykład teraz wyświetlanie z portem na klatki, to będzie setna klatka, i zmienię sobie prędkość wyświetlania filmu na przykład na 50 klatek na sekundę, to tutaj nadal będę stał w setnej klatce. Dalej to jest 100 klatek, nie ma żadnej różnicy. Natomiast jeżeli będę miał wyświetlanie w osi czasu, w sekundach, to będzie to już sekunda druga, a nie czwarta, tak jak poprzednio. Jeżeli zmienię na 25 klatek, to będzie znowuż czwarta sekunda i tak dalej. Także czas w Blenderze bazuje na klatkach, a te klatki możemy wyświetlać szybciej lub wolniej i w związku z tym nasz film będzie krótszy lub dłuższy. Ale mówię teraz o kontroli prędkości, a więc na to wyświetlanie klatek będziemy teraz wpływać w taki specjalny sposób. Przede wszystkim mam ten film tutaj. Gdybym chciał, żeby ten film był dwa razy szybszy i jednocześnie dwa razy krótszy, to musiałbym kliknąć na jego koniec prawym klawiszem, a następnie za pomocą klawisza G przeciągnąć ten koniec filmu w stronę klatki na przykład 50. W klatce 50 jestem dokładnie w połowie filmu. Widać, że kulka stoi po środku. Tutaj jest klatka 51 wyświetlona, teraz jest 50 i to jest dokładnie środek filmu. No i teraz, ten pasek Speed Control, który mogę tutaj dodać, powoduje, że zamiast wyświetlać połowę filmu po takim skróceniu paska, film będzie się wyświetlał nadal do samego końca, ponieważ jestem tutaj w pozycji na końcu paska, to nieważne, że on został ściśnięty teraz. Aby taki pasek dodać, naciskam Shift A, wybieram Speed Control i teraz proszę zobaczyć, że kulka od razu ustawia się na samym końcu. To dlatego, że ten pasek z kontrolą prędkości domyślnie jest ustawiony w taki sposób, aby zawsze dopasować się do całkowitej długości paska, który tutaj mam. A więc wszystkie klatki, które w tym pasku były, te całe 100 klatek, teraz skrócone do 50, i tak będzie przeliczone w taki sposób, żeby zmieściło się wszystkie 100. Jeżeli ten pasek przedłużę, to wyjdę poza granicę filmu do miejsca, w którym klatek już brakuje, ale nadal mimo tego działa ten speed control, który spowoduje, że te 100 klatek będzie równiutko rozciągane na obszar 150 klatek i w efekcie nasz film będzie o wiele wolniejszy. Znaczy o wiele, półtora raza wolniejszy dokładnie. Jak widać, kulka spokojnie dociera do samego końca, no i tam potem ten film się kończy. Tak więc to jest bardzo prosta kontrola prędkości. Teraz gdybym chciał, żeby ten film był na początku wolny, później szybki, później znowuż wolny, no to mam różne sposoby i jednym z takich prostych sposobów jest ten film pociąć na kawałki. Jeżeli ten film podnę na kawałki, na przykład w pierwszej sekundzie, tutaj jest 1, przecinam go za pomocą literki K. Następnie chciałbym go po 3 sekundach również przeciąć. I teraz tą środkową, dwusekundową część chciałbym skrócić do 1 sekundy, no to oczywiście speed control muszę dodać do tej części środkowej. Wtedy ta pierwsza część i ostatnia część będą z normalną prędkością odtwarzane, natomiast ta środkowa będzie musiała być odtwarzana dwa razy szybciej. Dodaję zatem speed control do środkowej części. Tę środkową część teraz skracam do 1 sekundy. Ona będzie mimo wszystko zawierała 2 sekundy swojej akcji. A następnie tą brakującą część, ostatnią, która stworzyła tu dziurę, przesuwam w lewo, co powoduje, że mój film skraca się o 1 sekundę. No i powinien wyglądać teraz tak. Tutaj kulka leci szybciej i leci wolniej. Mam nadzieję, że to widać, ale efekt będzie jeszcze silniejszy, jeżeli skrócę to jeszcze bardziej i wyrównam w ten sposób. O, puszczam teraz, tu mam znaczne przyspieszenie i koniec. Tak to wygląda. To jest prosta kontrola prędkości.
No i teraz może być sytuacja taka, że nie zawsze mi pasuje cięcie tego filmu. Czasami to mogą być różne paski pod spodem, które trzeba by grupować w metastrip, aby dało się takie cięcie wykonać. W związku z tym czasami można postąpić inaczej. Teraz warto zapoznać się z tym, co tak naprawdę mamy wewnątrz tego paska speed control. Proszę zobaczyć, dodałem ten pasek. Przechodzimy teraz do filtrów, które tutaj w nim są. Tutaj jest normalne wyświetlanie tego paska, żeby było wiadomo, jak on działa, jaki jest długi i tak dalej, a potem jest efekt strip. I tam w tym efekt strip mam tak naprawdę teraz tylko jeden checkbox włączony i jest coś takiego jak multiply speed. Ten multiply speed to jest po prostu mnożnik prędkości. To jest wartość, której nie można zakluczować. A więc ten multiply speed mogę ustawić jeden raz podczas całego renderowania filmu dla jednego paska, więc mogę na przykład dać dwa. I wtedy ten film jest oczywiście dwa razy szybszy. I kończy się oczywiście w połowie, po 2 sekundach, a potem te paski już niczego nie pokazują, bo tak naprawdę skończyły się wcześniej. Jeżeli wezmę multiply speed na 0,5, to oczywiście cały mój film będzie o połowę wolniejszy. No i skończy się prawdopodobnie w innym miejscu, niż byśmy tego chcieli. Dojechałem do połowy, byłem tu w 1/3 gdzieś, dojechałem do końca filmu, on się kończy, a jestem dopiero w połowie z materiałem. A więc w ten sposób możemy sterować prędkością filmu w taki globalny sposób. Nie można tego slidera zanimować, więc ustawię go na 1. To będzie bazowa prędkość filmu. Możemy taką prędkość dla całego filmu bardzo łatwo zmienić za pomocą właśnie tego paska. Ale jeżeli teraz wyłączę tę opcję Stretch to Input Strip Length, czyli wyłączę rozciąganie długości filmu do długości tego paska, to wtedy pojawiają się następne dwa slidery, troszeczkę inne. Znaczy zostaje Multiply Speed, to jest ten sam, który mieliśmy poprzednio, ale dochodzi Speed Factor. Jeżeli teraz spróbuję odtworzyć swój film, to zauważymy, że ten film się w ogóle nie odtwarza. No i niestety. Teraz to, co mam tutaj wpisane jako Speed Factor, to jest moja bieżąca prędkość filmu, ta chwilowa, którą mogę animować. A zatem mogę ustawić na przykład klucz na tę wartość, czyli ją zakluczować normalnie w edytorze krzywych. Jeżeli dodam tutaj klucz, to mogę na samym końcu filmu ustawić się z moim wskaźnikiem bieżącej pozycji i ustawić tutaj prędkość 2. Jeżeli film na samym końcu będzie miał prędkość 2, to znaczy, że będzie się odtwarzał dwa razy szybciej. Mogę zakluczować tę wartość, a następnie taką animację odtworzyć. Ta animacja będzie miała zmienną prędkość. Jak widać teraz, nic ciekawego się nie wydarzyło. Przypuszczam, że to dlatego, że należy nacisnąć Refresh Sequencer. Czasami te paski się nie odświeżają, tak jakbyśmy chcieli. Jak widać teraz, kulka ruszyła powoli, potem przyspieszyła, no i doszła do samego końca, w tym miejscu, gdzie film się kończy. Jeżeli tutaj byłoby ustawione Speed Factor na coś więcej, na przykład na 5, to ten ruch kulki pod koniec, czy też przyspieszenie filmu pod koniec byłoby znacznie gwałtowniejsze. Sprawdźmy. Refresh Sequencer. Leci powoli, potem przyspiesza i ciach, kończy dość szybko. Przy czym proszę zauważyć, że ponieważ ta prędkość filmu rośnie w trakcie odtwarzania, czyli zmienia się ilość klatek na sekundę tak naprawdę, to z każdym przesunięciem się mam coraz więcej klatek w ciągu sekundy. I teraz moja bieżąca prędkość odtwarzania filmu wygląda w ten sposób. A więc prędkość na początku jest bardzo mała. Kulka prawie się nie rusza, potem kulka zaczyna trochę przyspieszać, leci przez pewien okres prawie z prędkością liniową, to jest ilość klatek na sekundę jakby tutaj, a następnie film się kończy, a wtedy ta prędkość tutaj wydawałoby się, że będzie po prostu maleć, ale już nie ma materiału, który mógłby to wyświetlić. No i teraz tak. Ta zmiana prędkości może być przez nas wyłączona. Na początku usunę te wszystkie punkty na krzywych, ustawię sobie tutaj prędkość na 0, żeby było domyślnie tak, jak mieliśmy na początku i wyłączę ten checkbox. Bam, wyłączyłem go. No i teraz dochodzimy do kolejnej opcji, bardzo fajnej, która się może przydać wiele razy. Mamy teraz możliwość nie czegoś takiego jak kontrolowanie prędkości odtwarzania filmu, tylko mamy możliwość bezpośredniego dopasowania klatek filmu do siebie. Na przykład załóżmy, że chciałbym, aby w pierwszej sekundzie kulka, czy też cały ten film znalazł się w klatce 50. No więc nie ma problemu. Wystarczy tylko, że na początku filmu w klatce 0 ustawię sobie klucz na numer klatki 0, bo to są numery klatek w tym slajderze teraz, a następnie w pierwszej sekundzie, czyli po 25 klatkach ustawię sobie tutaj na przykład 50 klatek. Będzie to oznaczało, że cały ten mój film teraz pokona jakby podczas odtwarzania drogę od pierwszej klatki, która będzie pasowała do pierwszej klatki, ale później z każdą kolejną klatką
Ten film będzie odtwarzał mi zupełnie inne klatki. Na przykład, proszę zobaczyć, teraz się przełączę do klatek. Ustawię się w klatce 10. W klatce 10 odtwarza się coś pomiędzy klatką 18 a 19. Te klatki będą interpolowane w tym momencie, ale nie jestem w tym momencie pewien, czy Blender będzie używał 965 tysięcznych klatki tej 19 i odpowiednio mniej tej klatki 18. Nie odbywa się coś takiego jak morphing tutaj niestety. Przypuszczam, że ta interpolacja będzie niestety jakaś inna. Tak czy inaczej, ten styl jakby pracy również pozwala mi zmienić prędkość filmu. Tu znowuż muszę nacisnąć refresh sequencer. No i teraz widzimy, że kulka przebiegła dość szybko tę część, a później zwolniła. Dobrze, teraz tak. Ważne jest to, że ja w tej klatce 25 mam już mój film przyspieszony i znajdujący się w pozycji klatki 50. A więc na przełomie tych 75 klatek, które tutaj mam, zostało mi już tylko 50 klatek do wyświetlenia. A więc ten pierwszy odcinek będzie dwa razy szybszy, a ten pozostały będzie dwa razy wolniejszy. Jeżeli teraz przejadę sobie spokojnie do końca filmu i zażyczę sobie, żeby w tym miejscu wyświetlała mi się klatka setna, ustawiając tutaj klucz na klatce setnej, to oczywiście spowoduje spowolnienie tej pozostałej części filmu. Widać to również na krzywej. Krzywa jest bardziej płaska, w związku z tym prędkość tutaj odtwarzania filmu będzie mniejsza. Mogę tę krzywą zamienić na linię prostą, naciskając klawisz T. Klawisz T powoduje, że zmieniam interpolację keyframe'ów. Na przykład Bezier jest teraz ustawiony, dlatego to są linie krzywe. Jeżeli wybiorę linear, w tym momencie będę miał linie proste i to jest dla każdego z tych punktów osobne ustawienie. Na przykład w tym punkcie mogę nacisnąć T i wybrać sobie Bezier. Wtedy będę miał krzywą, powiedzmy sobie, linię tylko w tym miejscu, a cała reszta będzie prosta. Oczywiście można wybrać również inne rzeczy, takie jak klawisz V i wektor, rodzaj uchwytu mogę zmienić, ale weźmy na razie sobie ustawmy liniowo. A więc teraz tak, tutaj prędkość filmu jest dwukrotnie większa od prędkości filmu tutaj. Dlatego film w tym miejscu się będzie odtwarzał wolniej. Pamiętać też należy, że mimo tego, że dojechałem do setnej klatki tutaj, może się zdarzyć sytuacja, że film w tym miejscu już się nie będzie odtwarzał. Oczywiście miałoby to sens, gdybyśmy mieli tutaj use as speed. W tym przypadku definiuję prędkość odtwarzania, ale rozciągam również klatki, dlatego to się nazywa frame matching, dopasowywanie klatek. Po prostu na sztywno dopasowałem klatkę setną do klatki setnej, a klatkę 50 do klatki 25. Dlatego film musi się odtwarzać z różnymi prędkościami. No i tak jak widać, muszę jeszcze nacisnąć refresh sequencer, tak jak widać tutaj kulka leci wolniej. Jest to idealny sposób na to, aby zapanować nad prędkością filmów w tych miejscach, w których chcemy te filmy zwolnić. Mam tutaj film nagrany którejś zimy z takimi ptaszkami, które mam nadzieję, że się Wam spodobają. A więc powiększę teraz to troszeczkę. Wystarczy tutaj kilkaset pierwszych klatek. Jeszcze jedną klatkę przesunę. O, to są takie ptaszki wcinające ziarka z takiego śmiesznego butelkowego słoika. Jest to zwykły karmik dla ptaków. Nakręciłem to w zimie, podczas gdy ptaszki tutaj starały się przeżyć. Tak to wyglądało. Siedzi tutaj jakiś wróbel, zdaje się. No i kolejny go atakuje. No i tak wygląda cała akcja. Załóżmy, że chcielibyśmy w tym filmie wydłużyć troszeczkę trwanie tej walki tutaj, aby zobaczyć, co tu się dzieje. A więc ustalam na początku klatkę, w której ten ptaszek podlatuje. Na przykład to będzie klatka numer 85. Dodaję oczywiście pasek Speed Control. Ustawiam go teraz tak, aby było tutaj dopasowywanie klatek, w związku z tym wyłączam wszystko. Prędkość oczywiście zostaje bez zmian, skalowanie do długości jest wyłączone. I teraz tak, jestem w klatce 85, a więc w tym miejscu muszę ustawić klatkę 85. O tak, i nastawić klucz na nią, tak samo w klatce zerowej, klatkę zerową muszę zakluczować, aby ustawić normalną prędkość. Tutaj oczywiście damy sobie interpolację liniową. To jest liniowa prędkość filmu, tam jeszcze refresh. No i teraz widać, że wszystko się ładnie odtwarza do momentu, dopóki jestem w klatce przed klatką 85. Po klatce 85 prędkość jest 0, w związku z tym film jest zamrożony. I teraz tak, od tej klatki 85 chciałbym, aby ten film zaczął odbywać się wolniej troszeczkę, ale teraz, jeżeli przewijam, to mam już efekt tego speed control nałożony. W związku z tym nie widzę, do której klatki chciałbym ten film odpowiednio ustawić. Dlatego chwilowo przez klawisz H nacisnę, aby ukryć ten mój speed control. I teraz tak, mam klatkę 85, to jest tutaj. Chciałbym, aby ten film został rozciągnięty do momentu, kiedy ten ptaszek spada i być może ten łapie tutaj równowagę na karmiku.
To jest klatka 150 na przykład, załóżmy dla równego rachunku. A więc w tym momencie w klatce 150 będę chciał mieć tą scenę przesuniętą w przód, na przykład do klatki 500. Być może 500 to jest za dużo, bo to jest 150. Zróbmy dwa razy albo trzy razy wolniejszy film. Do 450 ją przesuńmy. A więc klatkę 150 chciałem mieć przesuniętą do klatki 450. W związku z tym włączam swój speed control, znowuż przez Alt H, odkrywam go i w klatce 450 ustawiam sobie tutaj numer klatki 150. Bam. Oczywiście zakładam na to klucz. To powoduje, że moja prędkość staje się tutaj od razu dosyć niewielka. I teraz będziemy mogli zobaczyć, jak cały ten proces filmu wygląda. Oczywiście refresh sequencer i puszczamy. To jest normalna prędkość. A teraz jest prędkość zwolniona. Jak widać, mimo tego, że ten film wyświetlał się, czy też nagrywany był z prędkością 50 klatek na sekundę, to tutaj jest troszeczkę za wolny. Widać, jaka tutaj była walka tych ptaszków. Niestety przyroda nie jest wcale łagodna. Wygrywają najsilniejsi i ten, kto jest bardziej brutalny, często zwycięża nad słabszymi. Chodzi tutaj w końcu o życie, więc nikt się nie przelewa. Widać, że tu nawet ziarko mu wypadło z dziobka. Jeszcze raz popatrzymy na to. Nie wiem, który je miał, ale coś tam wypadło. No i teraz ten film leci do klatki 450, a potem należałoby przywrócić mu normalną prędkość. I teraz, aby to zrobić, trzeba sobie przeliczyć, w której klasce tak naprawdę ten film się znajduje. No bo jesteśmy w klasce 450, ale tak naprawdę wyświetlamy tutaj klatkę 150. A więc, jeżeli wyświetlamy tu klatkę 150 i widać to tutaj, że to jest klatka 150, a jesteśmy w klasce 450, to teraz należałoby ustawić się gdzieś tam, na przykład na klatce 1000, dajmy na to, i ustawić tutaj właściwe przesunięcie w klatkach. No i teraz należałoby odtworzyć tą pierwotną prędkość. Ta pierwotna prędkość to nie będzie klatka 1000 tutaj. Nie mogę tutaj wstawić teraz 1000, ale mogę wstawić 1000 plus 150, czyli to nasze przesunięcie. A więc weźmy sobie 1000 plus 150. Sprawdzimy, czy to jest dobry pomysł, bo teraz chwilowo się trochę zamotałem. Wydaje mi się, że to jest pomysł, który nawet chyba nie jest chyba taki zły. Nie wiem, czy to będzie dokładnie ta sama prędkość, czy to są dwie równoległe, proste. Mogę ulegać jakiemuś złudzeniu. Wydaje mi się, że to nie jest ta sama prędkość, ale należałoby to sprawdzić. A więc dajemy refresh sequencer. Patrzymy sobie jeszcze raz na smutną scenkę przy karmiku. Ten ptaszek teraz leci powoli. Odbywa się tutaj przepychanka. Czasami trzy albo cztery nawet próbowały tutaj się dostać. A w ogóle to tylko sikorki potrafiły dziobać z tego karmika. Dopiero potem się nauczyły wróble, jak zobaczyły, jak to się dzieje wśród sikorek. No i teraz mamy znowuż wyjście na normalny obszar prędkości odtwarzania i widać, że płynność wróciła do tego filmu. No i to jest właśnie speed control. W ten sposób można kontrolować prędkość filmu. No i w zasadzie to jest wszystko, co chciałem tutaj powiedzieć. A więc teraz możemy tworzyć efektowne zwolnienia różnych filmów i cieszyć się z tego, że mamy takie same możliwości, jak na przykład w Hollywood. No dobra, nie przesadzam. Ale dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do następnego razu.